dzisiaj recenzja. Recenzja pudełeczka Asian Box. Niestety odbija mi się moja lampa. Asian Box dotarł dzisiaj do mnie około godzinki 13. Jest godzina 16, więc dopiero udało mi się zabrać za nagranie recenzji tego boxa. Ja już wiem, co jest w środku. Zaraz wam oczywiście powiem, natomiast pierw ogłoszenia parafialne. Ta edycja jest troszeczkę inna od poprzednich. Poprzednie edycje było to współpraca azjatycki zakątek plus My Asia. To były dwa sklepy, które proponują oczywiście kosmetyki azjatyckie. Natomiast ten, trzecia edycja, ten dokładnie box jest z mojego ulubionego sklepu My Asia. I tak, co jest jeszcze bardzo ważne, na co muszę wam zwrócić koniecznie uwagę, to sama etykieta. Wybaczcie, że to się odbija, ale po prostu nie mam tego jak ustawić. Sama etykieta jest robiona przez autorkę wspaniałego bloga Feel Fancy, przez Olę, którą mam zaszczyt akurat znać, z którą dość często rozmawiamy. Jest to przecudowna osoba, do tego jest bardzo, ale to bardzo utalentowana. I ten obrazek jest po prostu boski. Ja to chyba sobie gdzieś wytnę i zostawię na przyszłość. Dobra, nie przedłużając, otwieramy zawartość, bo to otwieramy pudełko, żeby zobaczyć zawartość, bo to Was na pewno bardzo interesuje. I teraz tak, pudełeczko jest takie zwykłe, nie jest strasznie grube. Jeżeli sobie otworzymy go tak, żeby mi się tutaj nic nie wysypało, mamy oczywiście papier i mamy zawartość pudełeczka. Tak Wam chcę przybliżyć, żebyście mniej więcej widzieli, natomiast ja oczywiście Wam wszystko pokażę. Mój piesek Maxiu już musi być pierwszy, co jest dokładnie w tym pudełeczku. Jak to zwykle bywa przy takich pudełeczkach, z czego ja się bardzo cieszę, jest oczywiście taka karteczka z produktami, jakie dokładnie możecie znaleźć w danym pudełeczku. Muszę Wam powiedzieć, że to pudełko wygląda całkiem okazale. Ale dobra, nieważne. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jego cena to 99 zł i 90 groszy, tak jak to zwykle bywa przy Asian Boxach. Ale dobra, na początku tak, pierwsze co widzimy to jest oczywiście maseczka, którą na pewno zauważyliście, ponieważ bardzo, bardzo rzuca się w oczy. Jest to Baby Pet Magic Mask Panda. Ja już miałam te maseczki, one są naprawdę bardzo fajne. Rewitalizująca maseczka firmy Holika na bawełniane płachcie, która ma za zadanie nawilżyć oraz rozjaśnić naszą skórę. Główne działanie polega na redukcji stref zaciemnienia pod oczami, redukuje tak zwany efekt pandy. Odżywia skórę, przywraca jej naturalny blask oraz wygląd. Jego cena to 17,95 w cenie regularnej. Tutaj oczywiście macie instrukcję obsługi, jak to dokładnie wygląda i taką małą, króciutką informację po polsku oczywiście. Ja już miałam te maseczki, mogę Wam je serdecznie polecić, bo one są naprawdę fajne, ale oczywiście zrobię dla Was test, abyście wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Dobra. Drugą rzeczą, jaka nasuwa mi się tutaj, jest Liole Perfect Jumbo Concealer. Ten produkt wygląda dokładnie tak. Niestety nie ma to jak nagrywać z lampą, prawda? Że wszystko się odbija. Wykręcany korektor w kredce renomowanej marki Liole o delikatnej i kremowej konsystencji. Kryje niedoskonałości przebarwienia skóry i cienie pod oczami. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące. Ten korektor kosztuje 42 zł i 95 groszy. Więc całkiem sporo, jeżeli chodzi o korektor. Jest w takim pisaczku Jumbo, jak ja to nazywam. Tutaj na dole jest oczywiście wykręcany. I zaraz sobie zobaczymy. Kolorek nie jest taki zły. Jest i taki całkiem, w ogóle się zlał z moją białą ręką, ale czyli znaczy, że jest jaśniutki. Także zobaczymy. Ja akurat powiem Wam, lubię takie kolory z tego względu, że nimi fajnie się przykrywa różnego rodzaju niedoskonałości, więc tym lepiej przetestujemy. Okej. Maksik, zabieraj łapeczkę. Bo pies oczywiście jest zakochany we wszystkich pudełkach, które ja otwieram, więc musi być pierwszy na miejscu. Dobra, dalej. Doktor Ampule Hyaluronic Acid, czyli ampułka z kwasem hialuronowym. Wysoko skoncentrowany, nawilżający serum, zawartość 20% kwasu hialuronowego firmy Liole. Zwiększa jędrność i elastyczność skóry, przeciwdziałając procesom starzenia się. Serum dzięki opatentowanym składnikom pozostawia cerę gładką, nawilżoną oraz odżywioną. I uwaga, jego cena to 54 zł i 95 groszy. On dokładnie wygląda tak.
Nie wiem, czy coś Wam jest, fokusuję. Natomiast już Wam pokazuję, jak to dokładnie wygląda. Ja w tym momencie testuję inny produkt, również z My Asia. Z tego względu, że tam również zakupiłam nawilżającą ampułkę. Natomiast ta będzie szła jako druga. Nie wiem, czy tutaj coś Wam fokusuję, bo to jest w ogóle srebrne opakowanie. Ale oczywiście ma pipetkę, także nabieracie serum. Jest to dość takie lejące, więc jeszcze lepiej się będzie nakładało. Zobaczymy, czy pachnie. Tak delikatnie, ale nie jest to ani zły zapach, ani jakiś strasznie super, więc zobaczymy. I ta ampułka ma 40 ml. Super. Dobra, teraz pozostają nam dwa największe produkty, które są tutaj w boksie. Specjalnie zostawiłam je na ostatek, jak gdyby na ostatnią chwilę, ponieważ uważam, że to są produkty warte uwagi. I teraz tak, Water Drop Sleeping Mask. Ta maseczka wygląda dokładnie tak. Jest to całonocna maseczka do twarzy w postaci lekkiego żelu firmy Liole. Głęboko nawilża i regeneruje skórę nocą. Rano cera jest wypoczęta i zdrowo wyglądająca. I teraz tak, zawiera ekstrakt z roślin alpejskich, które dogłębnie pielęgnują i nawilżają skórę. Specjalna formuła zapewnia szybkie wchłanianie, nie pozostawiając lepkiej warstwy na skórze. Maseczka odpowiednia do każdego rodzaju, do każdego typu cery. Szczególnie do suchej i zmęczonej. Ja suchej i zmęczonej niestety nie posiadam. Chciałam powiedzieć, nie posiadam. Natomiast posiadam mieszaną. Ja bardzo lubię takie maseczki. Te maseczki naprawdę działają cuda. Zobaczymy, jak będzie z tą. Tutaj mam 12 miesięcy od użycia, 120 ml, także okej. Okay. Ta maseczka kosztuje 49,95, więc nie tak źle. Jeżeli będzie fajna, to może to będzie mój zamiennik Drink Up Intensive Origins? Tak, Origins. Chciałam powiedzieć Organic. Origins. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest oczywiście również produkt pełnowymiarowy. I teraz coś, co na pewno każdemu, kto dostał tego boksa, rzuciło się bardzo w oczy, ponieważ jest to największy produkt, który zapewne mi się będzie odbijał oczywiście, że tak. To jest Black Snail Repair Travel Kit. Czyli tutaj macie tą ich sławną serię ze ślimakiem. Na początku Wam pokażę, powiem, co dokładnie piszą o tym, a zaraz sobie zobaczymy. Zestaw czterech miniaturowych produktów z ekstraktem ze śluzu ślimaka firmy Holika Holika. W skład zestawu wchodzą maseczka, krem 18 ml, emulsja 30 ml oraz toner 30 ml. Każdy z produktów zawiera od 45 do 70% ekstraktu śluzu czarnego ślimaka, który przyspiesza regenerację skóry, jej odbudowę i odnowę. Skóra goi się szybciej, a istniejące blizny, niedoskonałości i zmarszki ulegają znacznej redukcji. Uwaga, jego cena to 59,95. Już Wam pokazuję, jak to dokładnie wygląda. Wow. Chciałam Wam pokazać do przodu i oczywiście się nie udało, więc tak to dokładnie wygląda. Tutaj jest jedna maseczka w płachcie. Dokładnie tak. Tutaj mamy mały krem. Tak, tutaj jest krem regenerujący. Tutaj jest toner. Dokładnie tak. I czwarta rzecz to jest emulsja. Także powiem Wam szczerze, ja jestem z tego bardzo zadowolona, ponieważ no, ja bardzo lubię tą serię. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym bądź w drugim boksie była z tej serii pianka do mycia buzi. Mi się ona sprawdziła bardzo dobrze, ja byłam z niej bardzo zadowolona, dlatego jestem jeszcze bardziej ciekawa, jak sprawdzą mi się te produkty. Bardzo fajnie, że jest to taki travel kit, ponieważ można go ze sobą wszędzie zabrać i naprawdę posprawdzać, czy to wszystko działa. Teraz zapewne chcielibyście wiedzieć, a jeszcze w ramach podsumowania, już Wam mówię, jak to dokładnie wygląda. Jeżeli chodzi o zawartość tego boksa, tak jak mówiłam, on kosztował 99,90, natomiast w tym momencie po podliczeniu tych wszystkich, tak, mój piesek już wszystko zrzucił, po podliczeniu tych wszystkich produktów, boks ma wartość 225 zł. Także no, muszę Wam powiedzieć, że well done, moja Azja. Ja jestem szczerze w nim zakochana, mi się bardzo podoba. Trafili
na 95% mój gust, ewentualnie jeszcze go mogłam zrezygnować do tego korektora, natomiast nie mogę być wybredna. Ten box jest naprawdę bardzo dobry. Do tego ma oczywiście rysunek mojej ulubionej koleżanki, która oczywiście ma niesamowity talent. Co mogę wam powiedzieć jeszcze? Czy kupię kolejną edycję? Oczywiście, że tak. Ja powiem wam szczerze, nie subskrybuję innych pudełek kosmetycznych oprócz Asian Boxa. Jestem z niego zadowolona. Chciałam mu dać kilka miesięcy na rozwinięcie skrzydeł, jak to mówią. I muszę wam powiedzieć, że jeżeli to będzie szło w taką stronę, to ja jestem usatysfakcjonowana i ten box jest naprawdę wart swojej ceny. Jeżeli oczywiście chcecie dostać takiego boxa, musicie napisać najlepiej na Facebooku bądź po prostu na e-mail z sklepu MyAsia i sprawdzić, czy te boxy są jeszcze dostępne. Poprzednie edycje, pierwsza i druga, również były dostępne jeszcze po otrzymaniu tych boxów przez kilkadziesiąt osób, które zasubskrybowały ten box. Więc jeżeli ktoś jeszcze się nie zdążył zastanowić, czy go chce, a po obejrzeniu tego filmu bądź filmu moich koleżanek jest zainteresowany zakupem tego boxa, piszcie do MyAsia, oni na pewno coś wam przygotują. Ja osobiście bardzo, ale to bardzo będę czekała na czwartą edycję. Oczywiście bardzo chętnie również zobaczę, co będzie w tym boxie. Już się nie mogę doczekać, ponieważ poprzeczka, no nie ukrywajmy, jest troszeczkę wyżej niż poprzednich dwóch boxów. I ja osobiście mogę mu bardzo pozytywną ocenę wystawić, także jestem z tego boxu bardzo zadowolona i serdecznie oczywiście wam go polecam. Dajcie znać, czy subskrybujecie ten box. Dajcie znać, czy miałyście którykolwiek, czy przestałyście go subskrybować przy pierwszym, przy drugiej edycji i czy subskrybujecie tą trzecią, bo jestem ciekawa, jakie są wasze odczucia względem tego boxa, czy też jesteście mile zaskoczone i jakoś pozytywnie nastawiony na przyszłość, jeżeli chodzi o ten box, bo mnie to bardzo interesuje. Oczywiście serdecznie zapraszam do sklepu MyAsia, to jest mój ulubiony sklep, tak jak już wcześniej mówiłam. Ja z nimi nie współpracuję spokojnie, to nie jest reklama, natomiast uważam, że mają tam naprawdę fajne produkty i warto jest się w nie zaopatrzyć, ponieważ te produkty azjatyckie naprawdę są bomba. Ja już oczywiście trzymam moją maseczkę, ponieważ zapewne będę chciała już niedługo wypróbować, także zobaczymy. Dobra, nie zabieram wam więcej czasu, dzięki za oglądanie i zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Będzie tych kosmetyków, będzie tych recenzji boxów i recenzji kosmetyków coraz więcej, więc mam nadzieję, że i trafię w wasze gusta. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!